podcast Stowarzyszenia Program Czysta Polska i Zielonej Interii Przemysław Białkowski. Dzień dobry. Dziś porozmawiamy o tygrysach, o największych dziko żyjących kotach na ziemi. Okazji jest kilka. Po pierwsze chiński rok tygrysa, po drugie światowy dzień tygrysa, a po trzecie dobra informacja, tygrysów w końcu zaczyna przybywać. Ze mną Marta Smorenda z WWF-u. Dzień dobry Marta, witaj. Dzień dobry Przemku, cześć. Dzień dobry Państwu. Tych pięknych kotów przybywa, to jest dobra informacja. A jak w ogóle liczyć tygrysy? To są wielkie zwierzęta, ale liczenie ich wcale nie jest takie proste. Jak się liczy tygrysy? No, to dobrze mówisz, liczenie tygrysów nie jest wcale takie proste. To są koty nieuchwytne i ciężko jest je namierzyć. Natomiast specjaliści, którzy zajmują się liczeniem tygrysów, mają kilka metod. Po pierwsze, można sprawdzać tropy w lesie, ślady pozostawione przez łapy tygrysów. Po drugie, do liczenia wykorzystuje się też zdjęcia i nagrania z fotopułapek, na których tygrysy są łapane, ponieważ tygrysy mają unikalny układ pasków, tak zwanych pręg, na swoim futrze. Nie ma dwóch takich samych tygrysów, podobnie tak jak nie ma ludzi z takimi samymi odciskami palców, więc ten unikatowy wygląd. Czyli to takie tygrysa, linie papilarne, te pręgi u tygrysa. Linie papilarne u tygrysa pojawiają się na całym ciele. W ogóle tygrysy są jedynymi na świecie w całości pręgowanymi kotami, więc to jest ważne. Poza sprawdzaniem fotopłapek jeszcze niektóre tygrysy mają zakładane obroże telemetryczne i też odczyty z tych obroży pozwalają policzyć tygrysy. A ile to jest w tej chwili osobników żyjących na wolności? No, możemy mówić o dużym sukcesie, ponieważ w ogóle kiedyś tygrysów było około 100 tysięcy i my przez 120 lat straciliśmy około 95% populacji tygrysów żyjących na wolności. W najniższym punkcie, to było w ostatnim roku tygrysa, w 2010 roku, tych tygrysów naliczono jedynie 3200. Natomiast dane, którymi my się posługujemy z 2016 roku, pokazały, że ta liczba tygrysów wzrosła do 3900. W tym roku spodziewamy się nowej liczby. Nie wiemy jeszcze, jaka ona będzie. Na pewno wiemy, że liczba tygrysów rośnie. To dzięki inicjatywie Double the Tigers TX2. Którą właśnie w ostatnim roku tygrysa podjęło 13 krajów, w których tygrysy występowały, różne organizacje pozarządowe, jak i lokalne społeczności. I pracując nad podwojeniem tygrysów, na szczęście udało się ich liczbę zwiększyć. Mamy już informacje szczątkowe z niektórych miejsc na świecie. I cieszą nas wyniki na przykład parków, rezerwatów przyrody w Indiach czy w Nepalu, gdzie nawet pięciokrotnie wzrosła liczba tygrysów żyjących na wolności. Niestety też mamy złe informacje z krajów takich jak Wietnam, Laos czy Kambodża, które uczestniczyły w tej inicjatywie TX2, natomiast wszystkie dane na ziemi pokazują, że niestety tam żyjących na wolności tygrysów już nie ma, więc widać, że przed nami jeszcze dużo pracy. No jak wygląda ta ochrona? Co to właściwie są za działania? Czy to jest, no nie wiem, może wprowadzanie bardziej drastycznych kar dla kłusowników, lepsze pilnowanie? Co właściwie składa się na to, że ta liczba w końcu zaczęła wzrastać? Tak, dobrze mówisz. Jest to prawo, które zniechęca skutecznie kłusowników do kłusowania na tygrysach, ale to też odbudowywanie siedlisk naturalnych tych tygrysów, bo przyczyna wymierania tego gatunku głównie wynika z antropopresji, czyli presji nakładanej przez człowieka. Jest to przede wszystkim właśnie utrata siedlisk i ich fragmentacja. Dlatego rządy krajów, w których tygrysy żyją, zaczęły ustanawiać specjalne obszary ochronne dla tygrysów. No i jak widać, jest to z sukcesem dla tego kota. Ale na tym korzystają nie tylko tygrysy. To jest gatunek parasolowy. Co to właściwie oznacza?
No, tygrysy to bardzo ciekawy gatunek. Tak jak mówisz, ma wiele wspólnego z parasolem i tak jak parasol chroni nas przed deszczem, tak tygrysy chronią całe środowisko, w którym się znajdują. Jest to ochrona innych cennych gatunków. Tutaj na przykład jest to słoń indyjski czy orangutan sumatrzański, ale to też ochrona siedlisk, ochrona ich naturalnego miejsca bytowania. Warto nadmienić, że tygrysy, obszary chronione dla tygrysów są źródłem wody pitnej dla około 830 milionów ludzi. Także korzystają na tym inne gatunki zwierząt, korzystają na tym ludzie. A teraz przejdźmy do takiej ludzkiej świadomości, tego jak my postrzegamy tygrysy. To są, już o tym rozmawialiśmy, piękne, wielkie koty. A jak one w naszej kulturze zostały zakorzenione? Jaki mają PR, może tak? Wiesz co, to różnie, to w zależności od kraju ten PR może być inny. Myślę, że w krajach, w których tygrysy występują, ten PR może być troszeczkę nadszarpnięty ze względu na to, że tak jak w innych przypadkach, kiedy mamy do czynienia z dużym drapieżnikiem i ludźmi, te tygrysy wchodzą czasami w konflikt z człowiekiem. Więc ten PR może być nie najlepszy, natomiast w całej kulturze azjatyckiej tygrysy są postrzegane jako symbol waleczności, odwagi, nieśmiertelności, ale też piękna i myślę, że te skojarzenia też są dla nas w Polsce adekwatne. PR mają różne ze względu też na to, że no jakby spojrzymy sobie na literaturę, to mamy z jednej strony Księgę Dżungli, mamy Szerkana, który jest śmiertelnym wrogiem Maugliego i nie jest postacią pozytywną, a z drugiej strony mamy kochanego, rozrywkowego tygryska w Kubusiu Puchatku, który jest ulubieńcem dzieci i dorosłych. Więc myślę, że tutaj to postrzeganie tygrysa w Polsce może być różne. My na temat tygrysa chcemy edukować. Ciekawe jest też to, że na przykład w 2004 roku Animal Planet zorganizowało plebiscyt na ulubione zwierzę ludzi i tygrys pokonał między innymi psa, zostając ulubionym zwierzęciem w tym plebiscycie, więc myślę, że PR raczej tygrysy mają pozytywny mimo tych niektórych konfliktów z człowiekiem, w które wchodzą. Tygrysy też pobudzają bardzo naszą wyobraźnię. Mówimy w języku biznesu o tygrysach biznesu, jako o firmach, które się bardzo szybko rozwijają. Z drugiej strony mamy też azjatyckie tygrysy, państwa południowej Azji, które bardzo szybko się rozwinęły. Więc w języku potocznym ten tygrys nam się przewija i gdzieś tam się pojawia. Też w nazewnictwie zwierząt, ze względu na to, o czym już mówiłam, że tygrysy są jedynymi w całości pręgowanymi kotami, te pręgi są na tyle charakterystyczne, że wszelkie zwierzęta, które mają charakterystyczne paski na swoim futrze, na swojej skórze, też mają przydomek tygrysi dodawany do swojej nazwy, jak na przykład rekiny tygrysia, więc to jest bardzo ciekawe. Tygrysy są też często maskotkami różnych drużyn sportowych, na przykład Detroit Tigers, to jest taka baseballowa drużyna w Stanach Zjednoczonych. Więc no, o tygrysach myślę, że można długo rozmawiać i one pobudzają bardzo naszą wyobraźnię. Bardzo dużo skojarzeń rzeczywiście i bardzo dużo odwołań, czy w bajkach, w ogóle w popkulturze, ale też w sporcie, jak wspomniałeś. A tak się zastanawiam jeszcze teraz, czy to jednak nie lwy mają trochę mocniejszą taką pozycję i mocniejszy PR, choć to jest oczywiście zupełnie różne zwierzęta. Wiesz co, lew myślę, że w naszej kulturze jest postrzegany jako król wszystkich zwierząt ze względu na króla lwa, którym wszyscy żyjemy i pamiętamy z dzieciństwa. Natomiast w azjatyckiej kulturze, no bo tygrys jest gatunkiem azjatyckim,
Ten królem jest właśnie tygrys i to tygrys jest nazywany królem dżungli. Co ciekawe, jest to dlatego, że on ma na czole taki charakterystyczny układ pręg, który przypomina chiński znak oznaczający króla i dlatego w Azji nazywa się królem dżungli właśnie tygrysa. No dobrze, nie będziemy rozstrzygać tych pojedynków w Afryce, to niech jest to ten fin pozostanie tygrys. w Azji tygrys. Okej, mieliśmy ten ciekawy wątek, ale teraz wróćmy jeszcze do tej trudnej jednak sytuacji, bo mówiłaś, wspomniałaś o tym na początku, że 100 lat temu, czy trochę ponad 100 lat temu tych populacja tygrysów liczona była w dziesiątkach, czy nawet ponad 100 tysięcy, jeśli dobrze zapamiętałem. Więc pewnie to jest bardzo ściśle określone, no ale można sobie wyobrazić, nawet nie znając tych dokładnych pojęć związanych z ochroną czy z granicą wymarcia danego gatunku, że to my powinniśmy sobie chyba uświadomić, że to, że w tej chwili jest 3000 czy 4000, czy za moment będzie 5000, na co byśmy mocno liczyli, to jest jednak ogromna przepaść i zwierzę, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, znane na całym świecie, symbol w wielu aspektach życia, już nie będę tego powtarzał, nagle no, było blisko, że tego zwierzęcia mogłoby właściwie nie być. Czy to jakoś nam mocno otwiera oczy i czy to jest jakaś taka kwintesencja tego, o czym powinniśmy teraz mówić? Ja myślę, że to powinno nam otwierać oczy, bo mimo tego, że ta liczba tygrysów rośnie, one są nadal wpisane w Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody jako gatunek narażony na wyginięcie. I bez pomocy człowieka nie jest w stanie sam odbudować swojej populacji. Tygrysy są niezwykle ważne, nie tylko tak jak rozmawialiśmy sobie, są gatunkiem parasolowym, ale też są po prostu drapieżnikiem szczytowym. Oznacza to, że w naturalny sposób regulują populację zwierząt, którymi się żywią. To są jakieś ssaki kopytne, mniejsze ssaki jak małpy, zjadają też gady, czasami nawet ryby. I dzięki temu, że regulują populację, chronią różnorodność biologiczną. Ciekawe jest to, że na przykład obszary chronione dla tygrysów pokrywają się z 332 obszarami kluczowymi dla różnorodności biologicznej na świecie i z 10 obiektami światowego dziedzictwa przyrodniczego. Więc ta ochrona tygrysów dla ochrony różnorodności biologicznej jest niezwykle ważna, zwłaszcza biorąc pod uwagę wyniki naszego ostatniego Living Planet Report, gdzie policzyliśmy my jako WWF, że populacja kręgowców w ciągu ostatnich 50 lat zmniejszyła się aż o 68%, więc ta ochrona tygrysów jest niezwykle kluczowa. Można by się też zastanowić, dlaczego ochrona tygrysów powinna być ważna dla nas w Polsce. I tutaj najważniejszym tym powodem, poza tą bioróżnorodnością, poza ochroną innych gatunków cennych dla przyrody, to jest też ochrona klimatu. Udowodniono, że lasy w obszarach chronionych dla tygrysów magazynują więcej dwutlenku węgla niż inne lasy w regionie. I tutaj przykładem jest taki las w indyjskim rezerwacie tygrysów Corbett, gdzie z 1 hektara lasu magazynowany dwutlenek węgla jest o wartości $220 rocznie. Ochrona tygrysów to też zmniejszanie skutków klęsk żywiołowych w rejonach, w których te tygrysy występują. Tutaj przykładem są Chiny, gdzie przez dziesięciolecia były karczowane lasy, likwidowane siedliska tygrysów, co doprowadziło do strasznych powodzi. Na szczęście rząd chiński wprowadził działania naprawcze, zaczął odbudowywać siedliska i teraz te powodzie są zdecydowanie mniejsze w skutkach. Ja to może zostając w tej nomenklaturze, to wszystko naczynia połączone, to pokazuje jak bardzo to jedno ogniwo w tym całym łańcuchu natury jest istotne. No to jeszcze na koniec jedna rzecz, w jaki sposób wy, w jaki sposób WWF teraz będzie nagłaśniał tę sprawę, jakie akcje planujecie?
My planujemy teraz kampanię edukacyjną na temat tygrysa i zalejemy naszego Facebooka i naszą stronę internetową całą masą edukacyjnych treści. Zachęcam do śledzenia. Organizujemy też wystawy na bulwarach Wiślanych w Warszawie o tygrysie, gdzie będzie można zobaczyć piękne zdjęcia i poczytać różne ciekawostki dotyczące tygrysa. Ale też chciałabym zachęcić wszystkich widzów i słuchaczy Twojego podcastu do wsparcia finansowego ochrony tygrysów, wspierając biuro WWF Polska. Bezpośrednio wspieracie biura w Mianmie i Malezji, w krajach występowania tygrysa, gdzie sponsorujemy właśnie montaż i monitoring fotopłapek, które pomagają w liczeniu tygrysów. Sponsorujemy patrole antykłusownicze, które przeczesują lasy w poszukiwaniu wnyków i skutecznie odstraszają kłusowników, więc zachęcam do symbolicznej adopcji tygrysa na stronie www.pomagam.wwf.pl. Bardzo dziękuję. Więcej informacji na stronie WWF-u, też w Zielonej Interii piszemy, mówimy o tygrysach. Pięknie dziękuję. Marta Smorenda, WWF. Dzięki, wszystkiego dobrego. Dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego. Państwu też dziękujemy. Zapraszam, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków podcastu Stowarzyszenia Program Czysta Polska i Zielonej Interii. Przemek Białkowski. Do widzenia. Do zobaczenia.